To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Dziś w podcaście Świat chciałem opowiedzieć Wam bajkę. No może niekoniecznie bajkę, ale od początku. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w odległym miasteczku w Afganistanie były sobie dwa posągi Buddy. Któregoś dnia źli talibowie uznali jednak, że pomniki są bluźnierstwem i wysadzili je w powietrze. Gdy przestali rządzić krajem, mieszkańcy wpadli na pomysł, by odbudować pomniki i tak jak przed wiekami ściągnąć do miasta gości z całego świata, aż wrócili talibowie. To nie jest bajka, bo ta historia zdarzyła się naprawdę i nadal się dzieje, bo talibowie od kwietnia przejmują coraz to nowe tereny w Afganistanie. Dziś w podcaście Świat historia talibskiej zbrodni sprzed dokładnie 20 lat oraz przerażające koło, jakie historia zatacza właśnie w Afganistanie. Podczas gdy talibowie wracają, wyjaśnimy, kim oni są naprawdę. Bamian to jedno z najładniejszych miejsc w Afganistanie. Leży w środkowej części kraju, jest otoczone górami. Do niedawna było to też najspokojniejsze miejsce w kraju, choćby dlatego, że trudno jest się tam dostać. W moim przypadku podróż do Bamianu to było kilkanaście godzin jazdy samochodem, w większości przez nieutwardzone górskie ścieżki, na których samochody z trudem się mijają i jakimś cudem nie spadają w przepaść. Po drodze wraz z moimi afgańskimi towarzyszami kilka razy zatrzymywaliśmy się, bo albo auto złapało gumę, albo trzeba było sprawdzić, czy przejedziemy przez rzekę, albo po prostu od ciągłych wstrząsów bolały nas plecy. Pierwszy widok Bamianu rekompensuje jednak wszystkie niedogodności podróży. Jest po prostu pięknie, bajkowo. Bajkowo było to zapewne także w XX wieku, kiedy jeszcze przed wybuchem wojen do Bamianu przyjeżdżały tysiące turystów z całego świata, by na własne oczy zobaczyć dwa wyrzeźbione w skale posągi Buddy, mierzące odpowiednio 55 i 38 metrów wysokości pomniki powstały w VI wieku naszej ery i były wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale w 2001 roku do Bamianu zamiast turystów zjeżdżały coraz to nowe grupy rządzących wówczas krajem talibów. Ekstremiści uznali, że pomniki są obrazą Allaha i postanowili je zniszczyć. Talibowie przyjechali tu czołgami, wjechali na wzgórze i zaczęli strzelać do Buddów. Ludzie nic nie mogli zrobić, bo talibowie byli uzbrojeni. Mogliśmy tylko patrzeć. Wszyscy byliśmy wkurzeni, ale nie mogliśmy się przeciwstawić. Opowiada Jalaluddin, starszy mieszkaniec Bamianu. Oni strzelali z tych czołgów, ale posągi nadal stały. Wtedy wpadli na pomysł, żeby te ogromne posągi zaminować i wysadzić w powietrze. Kazali nam zawiesić się na linach. Wjechaliśmy tak na górę pomnika i spuszczając się w dół, wierciliśmy w nim dziury i przymocowywaliśmy kolejne bomby. Każdego dnia było po kilka eksplozji. Oni sprowadzili nawet jakichś inżynierów z Pakistanu czy Arabów, którzy mieli jakiś swój specjalny sprzęt. To były ogromne wybuchy, słyszeliśmy je w całej okolicy. Nad całą okolicą unosiły się kłęby dymu. Wspólnota międzynarodowa bezskutecznie apelowała do talibów o powstrzymanie się od niszczenia starożytnych rzeźb. Po wielu dniach prób ostatecznie po Buddach w Bamianie zostały puste jaskinie. Skąd w muzułmańskim Afganistanie wzięły się figury Buddy? W pierwszym wieku naszej ery, jeszcze zanim powstał islam, władzę sprawowali tutaj indyjscy kuszanowie, którzy propagowali buddyzm. W pierwszych wiekach, gdy Bamian pełen był klasztorów, powstawało tu mnóstwo takich posągów. Do 2001 roku przetrwały jedynie dwa. Chodę Buddha dobora my sozim, bo mu z szaklej minoturiła
Mniejszy pomnik był przez nas określany jako żona Buddy, a większy jako Budda. Kobiety chodziły modlić się do tego mniejszego pomnika, a mężczyźni do większego. Mówił afgański dziennikarz i historyk Halim Tanwir. To było w 2007 roku, kiedy byłem w Bamian. Właśnie wtedy rozpoczynała się odbudowa zniszczonych przez talibów pomników. The savage destruction of this World Heritage Site shocked the world. But can it be restored to its former glory? 3 lata po obaleniu talibów prozachodnie władze Afganistanu wpadły na pomysł rekonstrukcji posągów. Pierwsze prace ruszyły w 2004 roku, a wkrótce potem na miejscu pojawili się specjaliści z Japonii i z Niemiec. We have here lots of boulders, fragments of the Buddha. Mamy tutaj sporo fragmentów Buddy. Najpierw usuwamy kamienie z jaskini, w której się znajdowały, po tym jak wysadzono wszystko w powietrze. Następnie katalogujemy je i opisujemy. Kiedy już skończymy ten etap, będziemy wiedzieli, na ile uda nam się z tych resztek złożyć nowe pomniki. Tak mówił mi Bert Praxenthaler, niemiecki rzeźbiarz i konserwator zabytków, którego w 2007 roku spotkałem w Bamianie. To w jakimś sensie przypomina układanie takich wielkich puzli, ale jest to znacznie bardziej skomplikowane. To nie jest tylko składanie kamieni, bo potrzebujemy tutaj pomocy geologów, którzy te kamienie dokładnie sprawdzają. Innymi słowy, niemieccy specjaliści z Uniwersytetu w Kolonii starali się złożyć szczątki pomników, a ich japońscy koledzy pobrali próbki skały, aby w laboratorium stworzyć jej sztuczną replikę. Ta miałaby uzupełnić braki, by można było w efekcie postawić nowy, kompletny pomnik Buddy. Japończycy chcieli też odtworzyć malowidła, które przed laty znajdowały się w jaskiniach. Afgańczycy twierdzili też, że odkryto kolejny pomnik. Odnaleźliśmy trzeciego Buddę. Leży pod ziemią i ma 60 metrów długości, jest więc największy. Chcemy wydobyć go na powierzchnię i pokazywać turystom wraz ze zrekonstruowanymi pomnikami. A jak dodawał Halim Tanwir, Japończycy wpadli też na pomysł, by w pobliżu wybudować wesołe miasteczko. Plany były zatem ambitne. Jeśli naprawdę będzie dobra wola i będą na to pieniądze, to myślę, że to kwestia 4-5 lat i pomniki będą stały. Jeśli te pomniki wrócą, to my wszyscy w Bamianie będziemy szczęśliwi. Przyjadą turyści, a my będziemy mieli wreszcie źródło dochodu. I myślicie, że pomysł ściągnięcia turystów do Afganistanu jest absurdalny? Wtedy, w 2007 roku, niekoniecznie. My tu naprawdę mamy wielu turystów, także ze Stanów Zjednoczonych czy z Francji. W 2006 roku mieliśmy tutaj 1000 gości z zagranicy. To Ramin, ówczesny kierownik budowy w Bamianie. Wyjaśnijmy, mówimy o kilku latach, które w Afganistanie były bardzo spokojne. Z tamtego optymizmu nie zostało już jednak nic. Mijały lata, a rekonstrukcja stała w miejscu. Najpierw nie było na nią pieniędzy. Jeszcze w 2007 roku szacowano, że na odbudowę pomników potrzeba 50 milionów dolarów i o wiele więcej na nowe drogi do Bamianu czy nowe hotele dla przyszłych turystów. Z biegiem lat Afganistan stawał się coraz mniej bezpieczny. W 2017 roku specjalna międzynarodowa konferencja darczyńców ustaliła jedynie, że trzeba dalej pracować nad całą koncepcją. 9 marca, dokładnie w 20 lat od wysadzenia pomników, setki Afgańczyków przyszły z lampionami do wciąż pustych jaskiń. Chińczycy zorganizowali nawet multimedialny pokaz z przyszłymi Buddami. Ale już wtedy władze Afganistanu i UNESCO oficjalnie mówiły, że plan rekonstrukcji został całkowicie porzucony. Buddy w Bamianie nie ma i chyba nie będzie. Ale historia zatoczyła koło, bo wrócili talibowie. Zapewne większość z Was nie miała okazji pojechać do Bamianu. Tym bardziej zapraszam na nasz profil na Instagramie, gdzie znajdziecie zdjęcia z tego niezwykłego miejsca. A nasz profil nazywa się Świat / The World. Teraz wracamy do Afganistanu i do talibów, którzy w ostatnich dniach zdobywają kolejne dystrykty i kolejne miasta, a świat zastanawia się, czy będą w stanie przejąć władzę w Afganistanie. To jest podcast Świat.
roku 1994 świat po raz pierwszy usłyszał o talibach. Grupa islamskich bojowników rozpoczęła wówczas marsz na Kabul ze swojego matecznika, położonego na południu kraju miasta Kandahar. Słabo wykształceni, ale okrutni i niezwykle skuteczni pasztunowie pod wodzą muły Omara, nazywanego też wioskowym mułą, przejmowali władzę w kolejnych dystryktach i w 2 lata później mieli już pełnię władzy w kraju. W podbitym Afganistanie wprowadzili drakońskie przepisy. Mężczyźni musieli nosić brody, kobietom nie było wolno pracować ani uczyć się. Zabroniona była muzyka czy literatura. Za najdrobniejsze przewinienia groziło więzienie. Było to życie ciężkie. Afganistan był w tym czasie państwem pariasem, które nie było uznawane przez społeczność międzynarodową z wyjątkiem Pakistanu, Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. To Marcin Krzyżanowski, orientalista i były polski dyplomata w Kabulu. Talibowie są produktem wojny domowej, która rozgorzała po zakończeniu sowieckiej interwencji, czy też okupacji, jak to woli, w Afganistanie. Korzenie tego ruchu sięgają w okolic lat 92-94, kiedy to ruch się rodził, krystalizował. Generalnie byli to przeważnie ludzie, którzy jeszcze do niedawna walczyli przeciwko Związkowi Radzieckiemu i rządowi kabulskiemu przez ten Związek Radziecki popieranego, a którzy po zakończeniu wojny zostali zdemobilizowani. Koniec radzieckiej okupacji nie przyniósł Afganistanowi pokoju. Rozgorzała wojna domowa. Dotychczasowi sprzymierzeńcy z obozu mujahedinów zaczęli walczyć między sobą, zaczęli demolować kraj. Talibowie pod przywództwem charyzmatycznego lidera Mugły Omara w prowincji Kandahar, z której tenże Mugła Omar się wywodził, zaczęli, kolokwialnie mówiąc, zaprowadzać porządek. Walczyli z, jak sami to określali, skorumpowanymi, zdemoralizowanymi mujahedinami, aby zaprowadzić prawo szariatu, żeby stworzyć państwo oparte na Koranie. Na sukces, stosunkowo szybki sukces talibów złożyło się też w dużym stopniu poparcie, jakiego ruchowi udzielili Pakistańczycy, w szczególności ISA, czyli pakistański wywiad. Wsparcie to obejmowało zarówno dostawy broni, amunicji, sprzętu wojskowego, techników, chociażby do obsługi pojazdów opancerzonych czy lotnictwa, które wbrew pozorom talibowie też w pewnym momencie posiadali. Oprócz tego wrogowie talibów byli bardzo podzieleni. Właściwie do ostatniej chwili, kiedy już było za późno, nie byli w stanie się zjednoczyć przeciwko talibom, a talibowie zawierali sojusze właściwie z każdym przeciwko całej reszcie, jednocześnie gromadząc pod swoją kontrolą terytorium, majątek, ludzi. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. W 2001 roku to właśnie afgańscy talibowie udzielili schronienia Osamie Bin Ladenowi. W miesiąc po atakach al-Qaidy na World Trade Center Amerykanie w odwecie uderzyli na Afganistan i obalili władzę talibów. Na czele kraju stanął prozachodni prezydent Hamid Karzaj. Talibowie zostali przepędzeni i schronili się na afgańsko-pakistańskim pograniczu. Po kilku latach powrócili do Afganistanu i dokonywali zamachów bombowych na obce i afgańskie wojska. Początkowo traktowano ich jako terrorystów, ale w 2020 roku ówczesny amerykański prezydent Donald Trump podpisał z nimi porozumienie pokojowe. Umówiono się, że talibowie zaprzestaną ataków, a w zamian wojska USA wycofają się z Afganistanu. Argumentowano wtedy, że talibowie zmienili się i nie są już ekstremistami. Czy rzeczywiście? Nie, talibowie nie zmienili się, mówi mi afgański ambasador w Warszawie Tahir Kadiri. Talibowie nie dotrzymują swoich zobowiązań, które podjęli w Doha. Od 14 kwietnia dokonali już 5,5 tysiąca ataków w całym kraju. Zabili 4050 policjantów i żołnierzy, a ranili ich około 7280. W walkach zginęło 3000 cywilów, głównie dzieci i kobiet. Co więcej, 13 milionów Afgańczyków straciło dostęp do usług publicznych, a 50 tysięcy osób, które pracują dla władz Afganistanu, nie ma możliwości dotarcia do swoich
biur. And 50,000 Afghan staff working for the government, they have not been able to go to their offices. The Taliban, they have destroyed and vandalized more than 300 government buildings. Talibowie zniszczyli ponad 300 budynków rządowych, co oznacza straty w wysokości 500 milionów dolarów. W wielu prowincjach zmuszają dziewczynki oraz wdowy do małżeństw ze swoimi bojownikami. Niezależna Komisja Praw Człowieka w Afganistanie ogłosiła, że w ciągu 3 ostatnich miesięcy z domów uciekło ponad 1 milion osób. Uważam zatem, że można mówić w tej sytuacji o zbrodni wojennej. Mówimy zatem o grupie barbarzyńców, których celem jest zabijanie. Co więcej, u ich boku walczy teraz 10 tysięcy zagranicznych bojowników z grup terrorystycznych z Pakistanu, Uzbekistanu, a także Ujgurów czy z Al-Kaidy. Mówimy więc o wielkiej siatce rebeliantów, składającej się zarówno z talibów, jak i obcokrajowców. To afgański ambasador w Warszawie Tahir Kadiri. W chwili, gdy nagrywamy ten podcast, talibowie mają już pod kontrolą 6 dużych miast w Afganistanie, a walki trwają niemal we wszystkich afgańskich prowincjach. Talibowie w 2001 roku po krótkim oporze, zdając sobie sprawę, że nie są w stanie wygrać wojny, dokonali taktycznego odwrotu. Raz jeszcze Marcin Krzyżanowski, orientalista i były polski dyplomata w Kabulu. Uciekli za granicę pakistańską, tam byli w stanie się przegrupować, kto był ranny, zdołał się wyleczyć. Dodatkowo był czas na szkolenie nowych ochotników, a tych wśród pasztunów nigdy nie brak. Cały czas cieszyli się oparciem Pakistanu, w szczególności ISA, i byli w stanie przetrwać ten najtrudniejszy okres i zaatakować ze zdwojoną siłą, na początku nieśmiało, w 2004 roku, by już od 2006 roku rzucić wyzwanie koalicji międzynarodowej. Kto w tej chwili stoi na czele talibów? Czy to jest w ogóle jednorodna grupa? No i przede wszystkim pytanie, skąd oni mają pieniądze? Talibowie nie są jednorodną grupą. Talibowie są organizacją, która jest parasolem zrzeszającym i plemienne milicje, i absolwentów deobandyjskich madras z Pakistanu, zagranicznych ochotników, i organizacje zbrojne typu siatka Hakkaniego. Zwierzchnictwo nad organizacją talibów sprawuje Haibatullah Akhundzadeh. Skąd biorą pieniądze? Ich źródła finansowania są rozmaite. Począwszy od donacji z praktycznie całego świata islamskiego, w szczególności z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wsparcie Pakistanu poprzez dochody z podatków na kontrolowanych terenach, dochody z na przykład wydobycia minerałów, na chociażby szmaragdów, na terenach, które kontrolują, aż po myta z cichego przyzwolenia na przemyt narkotyków. Z tym, że w chwili obecnej najważniejszą pozycją w ich budżecie po stronie przychodów są podatki i dochody ze sprzedaży minerałów. Trwa ich ofensywa, ofensywa talibów. Czy talibowie w ogóle chcą przejąć władzę w Afganistanie? Zdecydowanie tak. I to chcą ją przejąć zbrojnie. W mojej opinii negocjacje najpierw z Amerykanami, potem z rządem Kabulu były, zwłaszcza w drugim przypadku, grą na zwłokę. Talibowie w negocjacjach z amerykańską administracją czasów Donalda Trumpa zyskali właściwie wszystko, co chcieli, wszystko, co mogli, nie dając w praktyce nic w zamian. Amerykanie się wycofali, natomiast ta siła zbrojna, będąca w stanie skutecznie odpierać ataki talibów i wspierająca działania afgańskich sił bezpieczeństwa, po prostu zniknęła. I to wycofanie miało miejsce z dnia na dzień, co czasami doprowadzało do groteskowych w swojej wymowie sytuacji, jak chociażby ewakuacja z Bagram, o której strona afgańska dowiedziała się tak naprawdę po kilku godzinach. Po tym, jak talibowie stwierdzili, że faktycznie Amerykanie się wycofali, to dla nich rozmowy z rządem w Kabulu straciły jakiekolwiek znaczenie. Talibowie od początku swojej kontrofensywy, czyli od około roku 2006, uważali, że oni tą wojnę wygrywają i wygrają. Obecne wydarzenia pokazują, że no niestety w ich rachubach strategicznych było dużo racji. A czy mają szansę w ogóle przejąć władzę w Kabulu w takim
razie. Z drugiej strony afgańskiego wojska, afgańskiej policji jest 4 razy więcej niż talibów, a to 4 razy liczniejsze wojsko z tych kolejnych dystryktów się wycofuje. Zgadza się. Niestety afgańskie siły bezpieczeństwa, nie tylko wojsko, ale i policja, miota się. Przyczynia się do tego taka fundamentalna słabość afgańskiego rządu, który ma pod swoim parasolem jednoczyć grupy o sprzecznych, wręcz wzajemnie wykluczających się interesach. Do tego dochodzą konflikty etniczne, konflikty plemienne, konflikty personalne i wychodzi nam z tego sytuacja, w której bądź co bądź dobrze wyekwipowana, relatywnie nie najgorzej wyszkolona i bardzo liczna armia, no nie jest w stanie utrzymać nawet nie tyle terenów wiejskich, co od zeszłego tygodnia również miast. Natomiast wątpię, żeby talibowie byli w stanie w najbliższym czasie zdobyć Kabul czy nawet Kandahar. Rozpoczęliśmy ten odcinek podcastu od historii sprzed 20 lat o Bamianie, o tym, jak talibowie wysadzali w powietrze pomniki. Czy po tych 20 latach ich nastawienie się w jakikolwiek sposób zmieniło? Czy oni gdzieś w jakikolwiek sposób się uczłowieczyli? Dlaczego powinni? Przecież Bóg dał im zwycięstwo. Gdyby Bóg nie był po ich stronie, gdyby ich postępowanie nie było słuszne, nie mieliby boskiego poparcia, bez którego niemożliwe jest zwycięstwo militarne. To niestety jest bardzo często powtarzana, jak niemalże jak mantra, fraza przez przywódców talibów, jak i prostych bojowników. Talibowie w tej warstwie PR-owej zdecydowanie ulegli zmianie. Talibowie Mułły Omara nie przejmowali się dyplomacją czy jakimikolwiek normami międzynarodowymi. Talibowie Mułły Achunzadeh dbają o dyplomację, dbają o PR, mają nawet swojego rzecznika, mają swoją nieformalną ambasadę w Katarze i deklarują w rozmowach i w komunikatach, zwłaszcza kierowanych do zachodniego odbiorcy, deklarują zmiany. Deklarują, że pozwolą dziewczynkom chodzić do szkoły, że pozwolą kobietom pracować, ale za tymi dosyć ogólnymi i, nie czarujmy się, minimalistycznymi deklaracjami nie idą konkrety. A z drugiej strony z terenów, które zostały przez nich opanowane, dochodzą niestety potwierdzone doniesienia o morderstwach jeńców, o torturowaniu osób podejrzanych o sprzyjanie rządowi, o wymuszeniach danin podatków kończących się często śmiercią podatnika i o tym, że kobiety znowu są zmuszane do zamknięcia się w domu. To będzie powrót do tego, co było. Może w leciutko złagodzonej formie, ale to jednak będzie to samo. Rozmowa z Marcinem Krzyżanowskim kończy ten odcinek podcastu Świat. Ja przypominam, że premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Wszędzie tam zostawcie proszę recenzję tego podcastu. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat The World i do subskrypcji kanału na YouTube, który także nazywa się Świat / The World. Tam oprócz środowych podcastów w każdy piątek także premiery filmowe. Za dziś dziękuję już Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.